Siema, siema, jestem Radio GP, to jest kolejny odcinek z naszej Celi. No tak, Celi, na wschodzie oczywiście, witam serdecznie w kolejnym odcinku. No i cóż, dzisiaj dużo do pracy, więc może nie będę przedłużał, po prostu zajmiemy się tym, co mamy dzisiaj robić, a przy okazji wam powiem, co będziemy robić. Przy okazji, wczesna jesień nastała, więc super. Dwa nowe nabytki i jeden remont, oczywiście remont 3PK, tak jak wam obiecywałem, tak też zrobiłem. Założyłem sobie garażyk. W sensie garaż taki, wiecie, że garażyk, który normalnie jest tuż, logo może jakoś nie będę dawał, co prawda, ale jakiś garażyk jest. Już wam pokazuję, jak to wygląda. Otworzę, o, proszę bardzo. Oficjalnie garaż założony, już tu jest linia oddzielająca, wszystko w ogóle. No i tak teraz wygląda 3PK. Prawda, że fajnie? Prawda. Z takich większych zmian to oczywiście jest to, że zmieniłem lampy z tych rurek westujących na przyczepione do maski. Dodatkowo pomalowałem korpus na szaro pod nową kabinę lubsko, tak jak chcieliście oczywiście, więc jest lubsko, no i zmieniłem troszkę kolorek jakby to powiedzieć, odświeżyłem go na taki bardziej jaśniejszy. Był troszkę ciemniejszy, jest teraz taki jaśniutki, fajnie to wygląda ten trzepeczek. Z tyłu to chyba nic, tylko tyle jeszcze jest dokładka plus trójkąt, wiadomo to musi być. No i konsola oczywiście została, nie, więc spoko. O, przy okazji nowy nabytek, oczywiście kolejna ruska maszyna, ostatnio tak się trochę zajmijmy tymi ruskimi maszynami. Jest to beczka na, uwaga, to jest trochę porąbane, na wodę, na mleko, na gnojewice i jakieś wiele innych trudnych słów. Zaraz wam dokładnie powiem, jak to wygląda, co to jest i tak dalej, jak to się prezentuje. Gdzie jest ta beczunia, moja kochaniunia? Beczunia? Ej, ukradnij beczkę, ty, a nie jest, dobra. Aha, jeszcze jest na środek chwastobójczy, paliwo i nawozy. W sensie takie płynne, więc kurczę, no fajnie, jest grubo. I dzisiaj też będziemy sobie tym jeździć, ale dobra. Zanim tak to nastąpi, odpalamy sobie 3PK i jedziemy. Tak, to jest jeden z nowych nabytków. Drugim nowym nabytkiem jest prasa, którą za chwilę wam pokażę. Jest oczywiście prasa Sipma. Kostka, tak wam mówiłem, zakupy zostały zrobione troszeczkę. Tam już sobie stoi, bo tamty był poroczona, mówię, Asunsiad polecił mi jakąś tam fajną prasę, że a weź tam sobie ogarnij tego ziomeczka, on ci pokaże co jak. No i tak oto ona wygląda, czerwoniutka z żółtymi dokładeczkami tutaj, czy z żółtą taką osłoną. Wałek jest stary, ale chciałem nowy, ale dobra, niech będzie stary. Osłona też przy wałku. Miałem też opcję z tylnym zaczepem, ale powiedziałem, na razie nie potrzeba, może kiedyś sobie dospawam, więc spoko. No i cóż, taka czerwoniutka. Tutaj felgi białe oczywiście i jakieś tam nalepki troszkę, zawsze to inaczej wygląda. I dziś sobie tym też porobimy na samym początku, ponieważ jedziemy prasować lucernę oczywiście w kostki. Po sprasowaniu one sobie troszkę poschną. My tymczasem pojedziemy sobie po wodę dla krówek, bo ta beczka będzie mi służyła tam, wiecie, głównie do będzie mi służyła głównie do wody. Więc poczko, a i przy okazji już sobie, jak widzicie, to pole usnąłem i zrobiłem sobie normalnie, tak jak już potrzeba, drogę, takie skrzyżowanie delikatne, więc spoko. No, więc plan na dzisiaj jest dosyć ambitny, ponieważ nie wiem, czy mi się uda wyrobić z tym wszystkim, ale mam nadzieję. Prostowanie pójdzie dość szybko, bo tam tylko 4 przejazdy, więc jakoś tak nie będę na specjalnie narzekać. Okej. Okay. Podczepmy sobie wszystko, o Jezus Maria. Kable łapie, wałek podczepia, dobra. Jedziemy powolutku. A, zanim jednak, poczekajcie, jeszcze muszę wziąć sznurki, bo zapomniałem o sznurkach, więc sobie zatrzymam się na chwilę. Przejdę sobie tam, pod dom, bo tu mam sznurki gotowe, już sobie przywiozłem wcześniej, więc super sprawa. Okej, okay. No i seria wam się bardzo podoba, no ja jestem po prostu mega przeszczęśliwy, że dla was to jest taka fajna rzecz, ponieważ mogę też jakoś sposób tam też, dzięki was, na waszej aktywności rozwijać. Bo ta wasza aktywność powoduje to, że kanał troszkę bardziej polecany, więc super sprawa. Dobra. Okej, standardowo oczywiście podepniemy sobie od razu do sznurki. Okej. Zamykane jest, no i idziemy. Dobra. Może co otworzymy w ogóle ten. Okej, no i jedziemy. I ciśniemy, więc tak, no, więc przy okazji jeszcze dzisiaj mamy do trawa rosło trochę, bo jak wiecie, jest wiosna, czy jest jesień, to mamy sobie wiosnę zrobić. No nieważne, przy okazji ważna sprawa, czyli dalszy termin, znaczy dalsze działania w dzisiejszym odcinku, to oczywiście sprasowanie, być może nawet, znaczy na pewno zebranie tego, po prostu stawimy sobie to tam na w sadole, rozpakuję sobie to gdzieś później po odcinku. Wyjazd po wodę,
ogólnie wyjazd po wodę będzie dla krówek. No i po tym jak wrócę z wodą, no to będziemy sobie jeszcze rozrzucać obornik. Czy mi się to uda, czy nie, zobaczymy, trochę sporo prac. Ale wiem, że tam jakieś tam długie odcinki wam się mniej więcej podobają. Także dla mnie to jest w sumie tylko przyjemność nagrywać te odcinki, więc super. Dziś sobie tu porzucam obornik, jak się uda. Także myślę, że powinno wyjść spoko. Czekajcie, sobie to już zawijam powolutku. Dobra. Okej, i teraz tak. Na transport. Dobra. Spoczko. I jeszcze tutaj tylko to mi zostało. No, myślę, że praca spoko. Dajcie znać, co sądzicie. Według mnie jest po prostu kozacka. I ten trzypek pięknie wygląda teraz. Taki, no ładnie wygląda, nie? Jest kurde, kozacki trzypek, nie? Mało, ale ujęcie normalnie, jakbym jakieś prezentacje robił. No nieważne, dobra. Odpalamy i jedziemy. Czy ja mam nadzieję, że w ogóle mi to będzie prasowało w jakiś sposób i będzie to faktycznie miało jakiś tam... realnie to będzie, że w ogóle to mi robi sucha lucerna. No dobrze, to chyba działa. Też zobaczymy sobie spokojnie u krówek, czy one to będą chciały jeść. Ale mam nadzieję, że tak, bo jak nie, to troszkę się pogniewamy na te krówki. I czy to nie będzie słoma? Oby to nie była słoma, wiecie co? Zaraz sobie to się sprawdzę, poczekajcie. Bo ja teraz za fajnie ruszyłem, ale być może jest tak, że się po prostu tekstury nie ładuje. Chyba tego nie widzę za bardzo. No nic, może po prostu tak to wygląda. Nieważne, w każdym razie sobie sprasujemy to. Chyba tekstura po prostu z prasą jest jakiś tam problem, delikatny, no ale mniejsza. Ja tak patrzę, tego jest, jak tu jest sporo. Myślałem, że tego będzie trochę mniej. Ale w sumie, jak idzie tak tego dużo, nawet całkiem, nie? Oby też się nie robiło z tego słoma, nie? Bo to będzie trochę lipa, że się z tego słoma zrobi, bo tak naprawdę jak się zrobi słomo, to trochę bez sensu, żebyśmy to robili. Wiecie co, ja sobie w ogóle to sprawdzę jeszcze, dajcie mi sekundkę, zaraz odwracam. Dobra, witam was ponownie, wybaczcie co takie nagłe cięcie, jednakże po prostu okazało się, że te belki są faktycznie ze słomy, ponieważ ta prasa nie miała w sobie technicznie, ale jestem syczy. Nie miałem sobie technicznie dodanych belek z lucerny, więc szybko sobie zrobiłem teksturę, szybko sobie ogarnąłem, no i mamy oto teksturę lucerny i lucerna działa już, więc spoko. Bardzo fajnie, że w jakiś tam sposób mogłem sobie to zrobić, przez to już mogę sobie działać normalnie tak jak powinienem, czyli po prostu to tak jak trzeba, nie? Wiecie, że normalnie to lucerna się tworzy, a nie jakaś słoma, bo faktycznie to był błąd, którego no nie przewidziałem po prostu, że trzeba do pracy dodać takie rzeczy, ale na całe szczęście jakoś tam to udało się zrobić. No powiem szczerze, że trochę jestem z siebie dumny, nie będę ukrywał, trochę z siebie jestem dumny. Znaczy, fakt jest jakiś tam edit tego, tej pracy teraz, już taki mój troszeczkę. Ale to tylko dodanie właściwie jednej tekstury, właściwie dwóch, bo się dodałem zwykłą lucernę, taką mokrą. I już wiem, że będę musiał też dodać tutaj lucernę, znaczy nie lucernę, tylko koniczynę. Bo też pewnie będę chciał gdzieś prasować. O, i proszę bardzo, trawa sobie rosła. Więc ci wszyscy, którzy tam płakali, ej, nie ma trawy, tutaj tego, uszukujesz. No to już trawa jest, po prostu musiała urosnąć sobie, nie? Więc fajnie. Dobra, i bardzo fajnie, spoko to wyszło. Dobrze, że to lucerny jest, bo normalnie byłoby jakaś masakrasa, gdybym tego nie mógł zebrać, nie? Ale udało się, więc spoko. Teraz pytanie tylko, czy tutaj w przepie jeszcze to... Ale przepiecha to nie ma różnicy, nie? Po prostu belka jest belka i tyle. Tam raczej nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia. Nie wiem przypadkiem, czy ja tam z tyłu nie puszczę jakiejś tej? Znaczy nie, jest okej. No, jest trochę takie pomazane, ale nie jest złe. Nie jest jakieś złe. Tam chyba jedna wyszła taka... Ta, pokażcie to. Ta jedna jest taka z trawy, okej, okay, z siana w sensie, a to jest normalne, okej. Okay. No to, troszkę im pomieszamy przy okazji, no ale wiadomo, jak się zbiera gdzieś tam po kolei, to tak to działa. No, więc kozacko, bardzo się jaram tym, że tak to fajnie wyszło. No i cóż, zbieram, sprosujemy sobie, akurat będziemy mieli zajazd w jedną i w drugą i wrócimy sobie, więc spoko. No i cóż, jeszcze raz serdecznie dziękuję za naprawdę wszystkie komentarze, jest ich masa i w ogóle... ta seria wam się podoba, więc super. Wybaczcie, że ostatnio mi też takie monotone odcinki są, no bo teraz widzicie, no co teraz działamy na tym samym polu. Najpierw koszenie, potem zgrabianie, teraz prasowanie. Ale już z tego pola wyjeżdżamy, będziemy robić coś innego, pojedziemy w końcu sobie na jakieś inne pola. No i dzisiaj ten obornik też chciałem gdzieś tam rozrzucić sobie po troszkę innych polach, więc może pojedziemy sobie troszkę dalej. Zobaczymy, resztę mi to mam bliziutko, więc... gdzieś to sobie garniemy, nie? Ja też ten obornik będę chciał porozrzucać sobie poza odcinkiem. Ale to w sumie spoko, bo jak mi się filmik będzie renderował, to ja sobie akurat będę tam kolejny gdzieś, wiecie, ogarniam save'ika. No bo co by nie było, ta seria troszkę wymaga tego, żeby tutaj save'a ogarnąć po odcinku.
Bo co by nie było, trochę czasu zajmuje, nie? A najgorsze będzie z orką w momencie, kiedy wiecie, ja sobie będę tutaj działać. Z orką, powiedzmy, zrobimy tam sobie jakieś pół godziny materiał z orki samej. No i też nie chcę, żeby był jakiś długi specjalny, więc pewnie wybiorę sobie jakieś najmniejsze pola, żeby sobie po prostu przejechać z jednego na drugie. A resztę tych dużych pól będę musiał zaorać już poza odcinkiem. Także no, troszkę mi z tym zejdzie, ale damy jakoś radę. No, też niedługo też jakieś akcje wapno rusza. Pewnie jakieś sercowo będę musiał sobie zakupić jeszcze, więc spoko. A, w ogóle stan konta, bo to też jest ważne. 79 tysięcy mam aktualnie. Po zakupie pracy za 12,5 tysiąca plus sznurka za 50 zł, wymianie lakierów i no, dodanie nowej kabiny. No i plus tabeczka 2,5 tysiąca złotych tam kosztowała. Więc tak, tak o, nawet sobie jakoś to leci. No i co jeszcze? I chyba w sumie tyle. No i reszta ram oczywiście 3 PK, więc troszkę też to kosztuje. Więc no poleciało jakoś to sobie. I też w ogóle propos 3 PK, bardzo fajna, śmieszna sytuacja, ponieważ tak wam się trochę przyznam, tak wam powiem już szczerze. Tam driver mi napisał po odcinku, znaczy przed odcinkiem, jak czekajcie, sobie trochę ściszę giereczkę. Jak tam nagrywałem, to powiedział, że mam 3 PK i się cieszę, że mam 3 PK, bo fajnie. No i tam mówi, wiesz, tam ktoś to powiedz, że niedługo będzie wydanie, co nie? No mówię, ty, ale ja mam tam odcinek na piątek prawdopodobnie. O, to lipa, to może już być. No i się okazało, że jakiś tam błąd się zdarzył w 3 PK-u, który Suchy musiał poprawić. Poprawił i wyszło w piątek. No i kurczę, wyszło tak, że mówię wam, odcinek na piątek, dzisiaj prawdopodobnie, już macie prawdopodobnie dzisiaj 3 PK. No i bang, 3 PK wleciał w piątek, po prostu idealnie. Także naprawdę ta seria jest taka trochę prorocza. Jak ktoś ma jakieś fajne mody, to zapraszam, to ja tu mogę wam... Żartuję, oczywiście. Chociaż mam coś na horyzoncie, nie będę wam zdradzał, ale kozacko. Naprawdę kozacko. A, i też taka jedna z ważniejszych zmian, postanowi, że gram na czasie razy 5. Dlaczego to? Mamy aż 9 dni w sezonie. Jest to dosyć sporo tutaj. I uznałem sobie, że gram na czasie razy 5, żebym się tutaj streszczał, żebym coś zdążył, wiecie. Musiał ogarnąć coś na szybko, żeby nie było problemów i po prostu jak najszybciej ogarnąć coś, żeby... Jak na przykład nie zdążysz czymś, no to kurde lipa, jakiś fail, trzeba zapierdzielać, czas goni. W nocy nie będę spał, tylko będę jeździł po tych polach, wiecie o co chodzi, nie? Więc tak czas razy 5 sobie ustawiłem. I myślę, że taki każdy odcinek to jest po prostu nowy dzień. Nowy dzień na tym, na mapie. Będzie myślę w sam raz, prawda? Jak ja nagram taki odcinek tutaj godzinny, powiedzmy, z którego robię tam odcinek pół godziny, to w takim razie jak zacząłem o 8, no to ten dzień trochę to się potrwa i powiedzmy od 8 tam, jak godzinka to jest razy 5, no to 5 godzin farmingu, to będzie 13, jak skończymy odcinek. Teoretycznie tak powinno być, zobaczymy jak to wyjdzie, nie? Więc jakie 13 skończysz odcinek, resztę prac dokończyć i kolejny dzień, nowa praca, wiadomo, nie? Coś takiego sobie tam ogarnąć byłoby wcale nie najgłupszym pomysłem. Dajcie znać, co tym sądzicie i to będzie naprawdę dla mnie też dosyć fajna rzecz, ważna taka nawet, nie? Okej. Skryjmy sobie to wszystko. Czekajcie. No, come on. Belki sobie podrzucamy. Okej, spoczko. Podnosimy sobie jeszcze tylko podbierak. Gitówka. No i ruszamy, nie? Ale tak szczerze wam powiem, 3 peczek od czasu, kiedy ja miałem tego 3 PK takiego, wiecie, testowego, nie? To troszeczkę się zmienił. W sensie widać, jest nowe kolorki, jakieś tam troszkę modele, jakieś delikatnie poprawione są. No, coś tam Suchy podziałał i naprawdę kozacko wygląda to. Gram też na tym 3 PK-u, co wy macie wydanego już. No i uważam, że... o, wybaczcie. Uważam, że naprawdę jest kozacki. I fajnie, że Suchy wydał tego 3 PK, nie? Naprawdę. Dobrze są już tacy modmakerzy, którzy tworzą tam dla ludzi. Co prawda, troszkę się tam z nimi modchabami może żrą czasami, czasami się z ludźmi żrą, ale raczej wszystko w takiej intencji, żeby raczej gracze mieli na czym pograć, więc... Bardzo dziękuję Suchy za 3 PK, że wyszedł sobie i gratuluję przede wszystkim sukcesu, bo naprawdę jest czego gratulować. Dobra, i co? Od razu właściwie odczepiamy prasę. Ja sobie to prasę w ogóle zajadę chyba na podwórko nawet, bo tam zaraz będziemy sobie też belki zrzucać. Jak pozbieramy, troszkę nie będzie czasu na to wszystko. Więc sobie tak podjedziemy tutaj. Okej. Pies po zbożu łazi. No to jest taki debil, że no masakra, nie? Ten persznik to jest... Same z nim problemy. No ale dobra. Dobrze, że kur nie mam, pewnie by jeszcze kury łapał, nie? Okej, cofniemy sobie tak troszkę pod dom tutaj. Pod altankę. Dobra. Okej.
cofnę sobie troszeczkę. No jakoś tak sobie stoi. Elegancko. Wysiadamy oczywiście, odpinamy sobie wszystko po kolei. Jedziemy teraz tak, gdzie jest przyczepa moja stoi? Aha, przyczepa stoi tam, tam z tyłu. Więc fajnie. Też bardzo się cieszę z tego, że ten, wybrałem to gospo, bo ono ma naprawdę dużo możliwości na rozwój, nie? To gospo nie będzie takie, które za chwilę, wiecie, zostanie odrzucone, ponieważ będziemy musieli coś tam robić, nie? Może się jeszcze przeprowadzimy na jakieś inne gospodarstwo, ale nie wiem w sumie, bo tu jest tyle fajnych rzeczy, co już mi się zaczyna układać i tak fajnie to się tam ta seria sobie wygląda. No, że jest po prostu kozacko i nie chciałbym sobie tego gospa porzucić. Myślę, że to jest naprawdę jedno z lepszych gospodarstw na tej mapie. Pod maszynki małe, ale z możliwością rozwoju, co nie? Wiecie, jak to działa. O, proszę bardzo, elegancki zestawik sobie jedzie. Ten kolorek 3PK z tymi moimi szaderkami oświetleniem do Darkstara, to jest kozackie, nie? Naprawdę. Naprawdę kozacko to wygląda. Fajnie. Cieszę się, że ten farming jakoś tak teraz dobrze wygląda, nie? Minęły już ponad 2 lata i ten farming teraz jest taki, że według mnie on tak powinien w ogóle wyglądać, nie? A bez tego, wiecie, jak to wygląda, nie? Trochę średnio. Dobra. Więc jedziemy sobie. Widu wziąłem, więc spokojnie, na całe szczęście będę mógł sobie jakoś to zbierać. Też tak wiem, że nie będę starał się jakoś tych wideo tak nadużywać, ale w momencie, kiedy chcę robić jakąś fajną, taką w miarę realną serię, no to to jest po prostu potrzebne, nie? Więc tam jak kogoś tam gdzieś, nie wiem, że tylko powiem, dupa zapiecie, że użyłem jakichś tam niewydanych modów, to przepraszam bardzo, ale po prostu, no chciałbym jakoś tutaj taką serię realną w miarę z tym zrobić, nie? Więc wiecie, że no trochę jest takich rzeczy potrzebnych, nie? Do tego. Okej. To sobie jeszcze pozbieramy. No niektóre to takie są trochę inne te kostki. To jest taki miszmasz totalny, bo tu mamy jakąś trawę, tu mamy lucernę. I tak trochę się tego zbiera, takiego dziwnego. Sorry, też mogę wziąć. Sorry, trochę tak sobie przyspieszam. Ale... okej. Jakoś tak mi to wychodzi. Nie, fajnie, fajnie. To ma być naprawdę kozacko. Dobra, podejdziemy sobie. Nie wiem, ile mi to zajdzie. Jakby tak 5 minut naprawdę byłoby spoko, ale doskonale wiemy, jak czasami tutaj to zbieranie gdzieś tam sobie wygląda, nie? O, w ogóle takie akcje bardzo lubię. Takie akcje, gdzie mamy po prostu jakąś tam malutką łąkę do zebrania sobie. Zbieramy sobie na spokojnie to. Na szybkości pół godzinki do domciu. Wiecie, i to jest spoko, nie? Sorry, tylko tak sobie będę podbiegał. Ale wiecie, raczej nie chcę tracić czasu na pół godziny chodzenie po mapie, nie? Okej, też ciągle pytacie oczywiście, kiedy mapa. Kiedy mapa. Jak mówię, wpadajcie sobie na streamki na Twitcha. Tam w większości gdzieś tam na ten temat też się wypowiadałem jakiś czas temu. Mówiłem, że no jeszcze wiecie, sporo czasu i tak dalej. Mam już, jak mówiłem, swój typ, w sensie swoją datę na premierę. Chciałbym się jej przytrzymać, ale wam jeszcze nie zdradzę, ponieważ jeżeli wam powiem, to potem będzie, ej, miało być wtedy, a nie ma, nie? Więc wolę po prostu was nie podjudzać, nie ryzykować tym, że będziecie mnie, powiedzmy, gdzieś tam cisnąć z tym terminem, bo jak będę czuł presję czasu na sobie, taką od was jeszcze tym bardziej, bo sam sobie narzucam to tam pół biedy, ale jak od was jeszcze, no to po prostu ta mapa może wyjść po prostu średnia, nie? A ma być to jakby nie był mój projekt życia, więc staram się na tym, żeby to wychodziło po prostu jak najlepiej i na pewno nie patrzę na to pod tym kątem, że o, muszę się wyrobić w terminie czy coś. Na spokojnie, sam sobie ustaliłem termin, kiedy mniej więcej mapa już powinna być gotowa na tip-top. I do tego czasu sobie po prostu gram, testuję. Jak na razie jest w porządku. Propo też tutaj wszystkich, jak to się mówi, propo wszystkich testerów również dają radę. Ciągle coś znajdują, więc super. I więcej znajdą teraz, tym mniej będziecie musieli wy na to patrzeć, więc fajnie. Ale jak mówię, oczywiście hotfix do mapy taki na szybkości będzie musiał zostać wydany po prostu, no bo to tak będzie. Tak to musi wyglądać, nie? Że gdzieś tam zawsze wy też coś znajdziecie. I ten taki pierwszy, taki na bank wyjdzie jakiś update poprawkowy, może coś dodający, powiedzmy. Nie ukrywam, że będę chciał wspierać tą mapę gdzieś tam do końca tego FS-a i powiedzmy ciągle gdzieś tam się ulepszać, bo ona ma w sobie bardzo dużo już, nie? Wiecie, jakbym był ciulem w Reddit, to wszystko on po prostu wysyłał w update'ach i wiecie, musieliby się co chwilę coś pobierać. A tak wam chcę zrobić jeden konkretną mapę i tam powiedzmy przy hotfixie. Wybaczcie, dopiero jadłem sobie obiadek. Przy tym hotfixie gdzieś dopiero będę chciał jakieś tam rzeczy dodać, które po prostu gdzieś mi tam brakują, albo które wy chcecie. Więc wiecie, tylko mówię od razu, no to tutaj mówię tylko o PC-tach, konsole po prostu, nie chcę być dla was niemiły, ale
No tak, niech to tak delikatnie powiedzieć. Specjalnie dla was muszę robić tą wersję gry, znaczy mapy, taką bardziej ubogą, więc wybaczcie, że nie macie nowych rzeczy, że nie będziecie mieli nowych rzeczy, ale najzwyczajniej w świecie po prostu nie chcę, żeby gracze PC-towi tracili coś, czego wy i tak byście nie mogli uświadczyć, nie? Więc po prostu PC-ty mają troszkę lepiej, pod tym względem mają Cox mapę, a wy po prostu zagracie sobie na takiej podstawce, ale według mnie tak będzie wszystko działało jak trzeba. Ważne po prostu, że macie mapkę, na której sobie możecie pograć z znajomymi gdzieś tam na tym Eastern. No bo co by nie było, no na multika mapka jest niemalże idealna, co nie? Ja nie wyobrażam sobie grać na przykład cały czas na singlu. Tu trzeba po prostu jakąś ekipkę ogarnąć sobie i wiecie, dobra, dedyka ogarniamy, 10 osób, czy 11, bo jest 11 gospodarstw. Rozdzielamy się po gospodarkach i sobie gramy, nie? I to byłby totalny sztos, jak chodzi o tą, o takie granko. I wam też tak polecam oczywiście, jeżeli mapa już wyjdzie, to polecam sobie tak zrobić, bo naprawdę dużo gospodarek, masa możliwości na tej mapie, jakie tutaj powstają, to jest naprawdę koks, nie? Dobra, a w ogóle dzisiaj taki fajny odcinek, taki ciekawy będzie, bo dużo prac, lubię jakie dużo prac w odcinku. Wy możecie się powiedzmy na troszkę bardziej gdzieś tam tego odcinka nie znudzić. Przez to, że to było prasowanko, teraz zbieranko, zaraz jedziemy po wodę ogólnie, więc szybek dzisiaj troszeczkę będzie w akcji, a Belaru zostanie na później, bo będziemy jeszcze sobie obornik rozrzucać. Także wiecie, może nawet sobie porozrzucamy tym turem. Nie wiem, no też będę chciał zrobić taki osobny odcinek z obornika, taką już grubszą akcję, ale to zobaczymy też w ogóle, zobaczymy jak ten odcinek wyjdzie, ile mu czasu tutaj zejdzie. Być może też osobny jakiś na pewno będę chciał zrobić, ale nie wiem czy ten obornik też mogę wpleść jeszcze. W sumie przydałoby się. A takie, że teraz minutowy odcinek troszkę waży, co by nie było. Więc chociaż w sumie wiecie co? Może ten obornik przesuniemy na kolejny odcinek po prostu. O, trochę za daleko już chodzić. Przesuniemy na kolejny odcinek. Ja teraz po prostu może sobie to zbiorę, po prostu pojadę po wodę i w kolejnym odcinku zrobimy taką akcję festobornik. Wiecie, już taka typowa. Ostatnio też mówicie, że lekcja polskiego z Riotem, na której się nic nie da nauczyć, a wręcz przeciwnie, nie? Ale to tak, to racja. Czasami gdzieś się zakręcę z tymi słowami, zająknę się, no to jest masakra, nie? No ale dobra, więc typowa akcja na jesień, chciałem powiedzieć na wiosnę, a kurde, zapałem się. To jest oczywiście obornik, nie? Zawsze obornik gdzieś tam się na tą jesień rozrzuca, on se spokojnie zimuje. Wiecie, tam się wszystko przegryza w tej glebie. No i potem akcja fajna. A, i też pisaliście mi bardzo fajne, miłe komentarze, że no, rajociku, słuchaj tam, bo się siejemy marchewkę na wiosnę. Tak samo kukurudzę, więc super. Bo kukurudzę też chcę i ona bardziej pójdzie pod taki silos. Tylko ten silos trzeba będzie oczywiście jeszcze gdzieś zrobić, postawić. Myślę, że pojadę sobie gdzieś tam do wulkanizacji, jakieś opony po prostu przywiozę i sobie z tych opon po prostu zrobię silos, najprostszy na świecie, jakąś tam mieć plantek ogarnę czy coś i tyle, nie będę jakoś tam się specjalnie z tym bawić za wiele. Ej, koks, prawie trzy warstwy wyszło tego, lucerny, więc super. Wyjeżdżamy sobie oczywiście i jedziemy na gospodarstwo. Fajnie, łąka ogarnięta. W końcu wracamy do domu, lucerna zwieziona, nie? Zarobiście wygląda. Że te plamki tak spoko wyszły w miarę, nie? Tak, takie uroku dodają. Ale to koksik jest fajnie. No i cóż, i ciśniemy sobie oczywiście rzecz jasna. Ja już trzymam rękę na kierunku, ale to takie trochę, wiecie, jakby zboczenie, jak już ciągle jeździsz i tego na kierunkach ciśniesz. Więc spoko. No, chyba tam jakby się wyjdzie w sam raz, tak, bo jakbym jeszcze robił obornik, naprawdę trochę by sporo to wyszło. A dzisiaj ogólnie mam niedzielę, mam dzisiaj wolne, fajowo. Wczoraj troszkę resetik się zrobiłem w sobotę, więc mam chęć do nagrywania, jakaś tam mini imprezka taka i znaczy no imprezka, po prostu bym marunia sobie, nie? Pogadaliśmy się, posiadaliśmy sobie troszeczkę, no i fajnie, a wiecie, a teraz jest niedziela, tryhard ostry, 4 odcinki co najmniej z Easter muszę nakręcić dla was, żeby było co oglądać, przy okazji trochę chcę sobie pograć, bo na ten Easter naprawdę tutaj mi się bardzo, bardzo miło gra, jak na chyba żadnej mapie takiej, no ale wiecie, no na tą mapę długo czeka, nie? Co by nie było, dobra. Zgaśmy sobie oczywiście. Przyczepy sobie odczepimy, jak najbardziej. A, proszę, jak się.
Dobra, i tam sobie na górę się to rzucę, tam jeszcze trochę słomy tej jest, więc sobie jakieś inne kąt ustawię. Dobra, cofniemy sobie. Wiecie co, może tak, żeby już tymi widłami tak nie świecić, sobie odstawię. Dobra, i teraz tak, garażyk. I tu chyba była ta beczka na wodę? Dokładnie. Dokładnie. Sobie jakoś tak dźwięki mnie znikają, nie wiem czy to jest przez coś w mapie, może to dodatkowe dźwięki, które dodałem do mapy, trochę coś tam psują. Będę to musiał sprawdzić, na pewno to mam już dopisane do błędów, także gdzieś sobie to ogarnę później. Dobra. Kable podczepimy sobie. A nie ma z tego bolca, nie? Patrzcie. Kozackie. No, kable. Chyba, że się nie podczepiły. Dobra, zaraz wyjedziemy sobie z tym. I na spokojnie sobie ogarniemy to. Czekajcie, ona ma na to chyba wskaźnik ta beczka, więc spoko. O, teraz się podczepiło, dobra. To zaraz wam pokażę, gdzie na Eastern pobieramy wodę. Jest to dokładnie pobór wody w dwóch miejscach, ale jedno jest na gospodarstwie prywatnym, więc raczej tam nie będziecie mogli pobierać sobie. I obstawiam, że większości tylko z was będzie pobierało właśnie w tamtym miejscu, tym co zaraz wam pokażę. Więc też tak uważam, że będzie spoko, dobra, możemy jechać chyba. I gitarka. Tam mgła, to i kozacko. Ciągle jest zachmurzony ten, po prostu to jest dla mnie dramat, że ciągle mam jakieś zachmurzenie. Cały czas jakieś, wiecie, anomalie pogodowe, tu coś, kurczę, się odbywa. Raz deszczyk popada sobie, raz chmury. No strasznie ten, o, taki, ta po roku taka zachmurzona, o, i sobie tutaj zjeżdżamy. Powolutku. Do czym oczywiście jedzie. Ona taka trochę dosyć spora jest, ale myślę, że pod trzypeczka nawet pasuje, nie? Co by nie było, jest taka nawet w miarę okej. Więc nie ma co narzekać za bardzo. Jest to w porządku. Dobra, no i tu mam oczywiście taką krynicę. Możemy sobie tutaj napełnić wodę. Nie wiem, jak to u was tam się nazywa. U nas akurat w okolicy mówi się na takie zbiorniki wody krynica. Bo możemy sobie tam pobierać wodę. Więc spoko. Dobra, sobie teraz cofnę. Tam pod samo ujście, że tak powiem. O ile mi się tam jakoś dobrze uda. Jedziemy sobie. Chciałem też za bardzo nie wcofnąć, tak? O, tak delikatnie możemy nawet w tym miejscu. Powiedzmy, że szurura nam wystaje. No i ładujemy sobie po prostu. Napełnia się? Elegancko leci, napełniamy sobie, więc super. No i full, tak? 3200 litrów. Kurde, zgasł mi. Sprzęgło puściłem na... Dobra, więc elegancko sobie wyjeżdżamy teraz. No i idziemy na gospo, nie? Idziemy na gospo, sobie tam od razu damy krówką wody, bo trochę mi się pewnie pić chce, a no tam kranu na gospie nie mam, no bo wiadomo, co się nie ma kranu na gospie. Trzeba jakoś tak ściągnąć tą wodę. Chyba nic nie jedzie. Dobra, pan pojechał sobie. No, my ciśniemy. Ostatnio w ogóle taka ciekawostka, taka śmieszna, że właściwie ktoś tam pisał, że o, zielak sobie pojechał, no powiedziałem sobie, potem o, zielak wraca i ktoś tam mówił, że pojechał na jakiś skup i potem wracał, nie? Tam gdzieś na targ, więc fajna sytuacja, podoba mi się takie wasze zagranie, fajnie, że tak się wczuwacie tą serię. Też jakby nie było, staram się tego roleplay tak nie robić za bardzo, coś tam jakieś wstawki jak najbardziej, żeby wczuć się w klimat, ale wiecie, nic cringe'owego, no bo po prostu to potrzebne, nie? Chcę też jakoś tak mieć czyste sumienie co do tej serii, więc wiadomo. Wiecie co, ja sobie niestety będę musiał chyba odjechać MTZ-em tamtędy, tym Belarusem w sensie. Bo ten Belarus tam stoi z obornikiem i miała być się akcja obornik. Tam troszeczkę sobie tego obornika przywiozłem. O, właśnie, czekajcie. Odejdziemy sobie. Odejdziemy. Troszkę tego obornika wybierałem na tym. O, widzicie, mam znowu trochę. Więc ten obornik tam jeszcze na bieżąco gdzieś wybierany jest. Od razu. A nie ma co ukrywać. Okej. Okay. Nareszcie sobie tak odjadę po prostu. Nie chcesz robić tak, że wiecie, nosz ten obornik cały czas gdzieś tam zgasł mi znowu? O, dobra, nie. Nie chcę robić takich akcji, że po prostu mam, a bo tak zawiadę, że po prostu wyrzucę na obornik widłami jak debil, łażę staczką czy coś, tylko na od razu na rozrzutnik sobie wyrzucam, elegancka sprawa. Wiecie, nie mam najmniejszego problemu, co nie? Dobra, sprawdźmy sobie jak tam w ogóle stan krówek, jak to wygląda. Krówki nasze kochane. Wody właśnie mają bardzo mało, 700 litrów, więc troszkę trzeba mi tu dodawać. Soma jest ok, TMR i tak dalej.
W ogóle przydałoby się troszkę tej marchwy jakieś ogarnąć. Dajcie znać, czy chcecie, żebym pojechał do sąsiada jakiegoś, albo gdzieś na skup może trochę marchwi kupił dla krówek. Bo to może być w sumie ciekawa rzecz. Leci ta woda? Leci, okej. Elegancko. W beczce mi się stało 1400 litrów. Więc w miarę spoko, ten dychacz jeszcze nie wyjadę, bo trochę przyczepa mi przeszkadza. Więc postaram się jakoś cofnąć sobie. Jakoś tędy cofnąć. O, w dupę, nie patrzcie na to. Dobra, nie patrzcie na to, nie. Na to nie patrzcie. Odjedziemy sobie. Aj. Na kraj od kierowca. Dobra, nieważne, nieważne, nieważne. Ale sobie wyjeżdżamy elegancko, ho, 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 ho. Dobrze, dobrze. Nic na szczęście. Znaczy, jaki to pech, że nic nie widać. Też ta beczka w ogóle jest do gnojwicy, więc przyda mi się na pewno, jeżeli chodzi o wywóz tutaj. Jest wielofunkcyjna, więc naprawdę kozacko. Po prostu będę mógł sobie jej używać, kiedy tam nie będzie potrzeba. Tu się, widzę, nie zarosło to. Nie zarosło to wszystko. Ale to nic. No, odłączyłem, dobra. No i na głos pojedziemy sobie, zaraz umiem trochę trzepeka i się pożegnamy po prostu, bo nie ma co już przedłużać. A trzepeka teraz trzeba dbać, bo lakier jest świeżutki, jeszcze schnie sobie, znaczy schnie, już wysychł co prawda. Ale nie chcę go tak sobie katować od razu na sam brud. Ale trzepek kozacko wygląda, nie? Naprawdę, najlepsza konfiguracja dla trzepeka to jest chyba ta, nie? Myślałem też nad czeską, ale jak czeska kabina, to razu musiałbym robić trochę tutaj ciemniejszy korpus, nie? A tak ładnie się tutaj wszystko komponuje i super to wygląda. Więc fajnie. O, elegancko umyte. Odkładamy. I cóż, ludzka. Dzięki za uwagę oczywiście do kolejnych odcinków na moim kanale z serii Na Wschodzie. I widzimy się oczywiście już jutro. Także dzięki za uwagę, do kolejnych, trzymajcie się. No i cześć, pozdro.